teraz już konkrety. Karol, po prostu, dlaczego nie jesteś już dziennikarzem kanału Media Narodowe? Powiem, zacznę w taki sposób. Ja dziękuję szefostwu mediów narodowych za to, że do lutego 2022 roku, czyli do lutego tego roku, umożliwiono mi wykonywanie zawodu dziennikarza w tym miejscu. A to, co się później wydarzyło, czyli te ostatnie dni, tygodnie, no to tego okresu na pewno nie będę dobrze wspominał. Myślę, że to no moje drogi z mediami narodowymi, już każdy idzie teraz swoją drogą i to widzowie ocenią, kto idzie tą dobrą drogą, a kto poszedł taką trochę inną, niepotrzebną drogą. Powiedz, czy kiedy przyszedłeś do mediów narodowych, ktoś cię tam poinformował, że to jest stacja określonej jakiejś linii politycznej, że reprezentuje interesy partii politycznej, na przykład Ruchu Narodowego, oczywiście mam na myśli właśnie partię polityczną, Ruch Narodowy albo Prawo i Sprawiedliwość? Nie, absolutnie nie. Ja pamiętam te początki, bo to był listopad 2020 roku, tuż przed Marszem Niepodległości, więc taki bardzo pracowity okres trafiłem, jeżeli chodzi o ten start w mediach narodowych, powiem Ci, Piotrze, ale absolutnie to nie był czas i te pierwsze miesiące, zresztą to wyglądało całkiem dobrze do lutego tego roku. By ktoś mi coś narzucał, bym miał jakieś rozmowy w stylu, że ten gość komuś nie odpowiada, czy pytanie było niedobre. No, to się nie działo, ale właściwie te ostatnie miesiące, tygodnie już były takie niepokojące, jeżeli chodzi o ten przekaz, to znaczy, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, no to brakowało mi tego jednak pytań o interes narodowy Polski w tym wszystkim i za bardzo chyba skupialiśmy się jako media narodowe na Ukrainie, a za mało na Polsce. No ja tak na to patrzę. A powiedz proszę, z jakiego klucza dobierani są goście programów w mediach narodowych? No bo my tutaj w emisji na przykład mamy taką zasadę, że rozmawiamy z każdym, kto nie odmówi nam wywiadu, pod warunkiem oczywiście, że to nie jest człowiek, który kontestuje istnienie Polski jako niepodległego państwa, ale tak to w zasadzie, no kto tylko zechce i przyjmie nasze zaproszenie, no to staramy się takie wywiady robić z ludźmi z różnych środowisk. Czy w mediach narodowych jest jakiś właśnie klucz, wedle którego goście są zapraszani? Czy w mediach narodowych jest taki klucz? Ja zawsze staram się zapraszać gości z różnych środowisk od każdego wyciągać pewne informacje, każdemu zadawać jakieś trudne pytania. To, co ja widzę, to jest moje spostrzeżenie, mój prywatny pogląd i ocena tej sytuacji, że w ostatnich tygodniach trwa jakieś ocieplanie wizerunku partii rządzącej w mediach narodowych i pojawia się dużo osób, co nie jest zarzutem. Dobrze, niech się pojawiają osoby z partii rządzącej, niech pojawiają się osoby z opozycji, niech się pojawiają różne środowiska, tylko kwestia, jak do tego wszystkiego podchodzimy. I to już nie jest akurat tylko moje zdanie, ale zdanie też widzów. Wystarczy przeczytać komentarze na kanale Media Narodowe, no, żeby się zorientować, co widzowie na ten temat sądzą, a sądzą, że oglądają drugie TVP, tylko nie tak wypasione, no bo to studio przecież nie jest takie nowoczesne jak studio na Woronicze. Ja tutaj, stając w obronie wszystkich dziennikarzy, którzy zapraszają, no powiedzmy, persony z obecnego establishmentu, powiem, że no proszę Państwa, za każdym razem powtarzam, nieważne kogo się zaprasza, bo oczywiście no to jest istotne, kto gości w studiu, ale stając tu w obronie na przykład kolegów z Realu 24, którzy swego czasu Antoniego Macierewicza zapraszali, Zbigniewa Ziobrę, ja też będąc przez chwilę dziennikarzem w Realu, tam praktycznie gościnnie występując, pozwoliłem sobie europosła Czarneckiego zaprosić, ale zawsze powtarzam, to najważniejsze jest dla dziennikarza, jakie się pytania zadaje. No i tu odnosząc się do tego, Karol, co powiedziałeś, myślę, że to jest nawet plus mediów narodowych, że mają dostęp do ludzi z establishmentu, tylko problem z rządzącymi nami jest taki, że oni nie chodzą tam, gdzie są trudne pytania, nie chodzą tam, gdzie może się pojawić właśnie jakaś wątpliwość. Oni są od wygłaszania pewnych tez i dziennikarz musi im na to pozwolić, bo jak nie, to się więcej tam nie pokażą albo już z góry wiedzą, że tam nie przyjdą. No i w związku z tym, na przykład, czy w trakcie swojej pracy zetknąłeś się z sytuacjami, gdzie ktoś zabronił ci zapraszać konkretnych gości?
Te ostatnie tygodnie, tak jak mówiłem, gdy no było mi już ciężko współpracować z mediami narodowymi, no to były takie tygodnie, gdy ktoś zaczynał ingerować w moją pracę w taki sposób, w jaki nie powinien ingerować, tak mi się wydaje, bo to nie były merytoryczne uwagi. No tak jak powiedziałem w tym ostatnim programie swoim w mediach narodowych, bo merytoryczne uwagi rozumiem jako takie, że Karol, nie byłeś przygotowany do programu kompletnie, jakoś twoje pytania były bez sensu. No ale jeżeli ja słyszę, że mam nie zapraszać określonych gości, że Grzegorz Braun jest niemile widziany w mediach narodowych, no to mi się to nie podoba, bo ja odpowiem tak, jak Monika Jaruzelska odpowiedziała ostatnio Robertowi Mazurkowi na kanale sportowym, że poseł Braun to jest osoba, którą Polacy wybrali w głosowaniu do Sejmu i Polacy życzą sobie obecności takiej osoby przede wszystkim w mediach narodowych, które do tej pory uchodziły za media widzów, media Polaków. Za co teraz uchodzą, no to już jest pytanie do widzów emisji TV i do widzów wszystkich stacji internetowych. Ja myślę, że w ogóle siła i wiarygodność takich projektów jak ten nasz czy inne konkurencyjne polega na tym, że widzowie czują się współtwórcami tych projektów i my, proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę, że za każdym razem, zapraszając tutaj kogoś do studia, musimy Państwa usatysfakcjonować, musimy zadawać pytania takie, które Państwa mogą zainteresować. Ja tu się odniosę, może jeszcze będę nawet do tego wracał, bo mam tam coś w głowie jeszcze zaplanowane w związku z tym, ale do tej słynnej sytuacji ze Stanisławem Michalkiewiczem, co pojawiło się pytanie o niebiańską Jerozolimę. No to nie dlatego, że mnie tak strasznie zależało na tym temacie, ale dlatego, że widziałem, że w ostatnim czasie po prostu bardzo dużo było takich komentarzy w internecie, więc ja reprezentując Państwa to pytanie zadałem. Ale wracając do meritum, powiedziałeś, Karol, że usłyszałeś, iż nie wolno Ci zapraszać Grzegorza Brauna do mediów narodowych. Kto Ci tego zabronił i jaki podał powód? Dlaczego nie? W tym momencie mogę powiedzieć, że to usłyszałem od dyrektora zarządzającego mediów narodowych, Tomasza Kalinowskiego. Powód właściwie to nie wiem, czy padł powód jakiś tej rozmowy, ale chyba padł, przepraszam bardzo. No, taki, że Grzegorz Braun podbija prorosyjską narrację na temat wojny na Ukrainie. To jest dla mnie powód, jest nie kuriozalny, dlatego że nie wiem, czy prorosyjską narracją jest to, że jedyny poseł w polskim Sejmie zwraca uwagę na to, w jakim porządku wiszą flagi w tym Sejmie. To myślę, że tu akurat wszyscy powinni bronić posła Brauna. Bardziej skandalem jest dla mnie to, co wykrzykiwała sala sejmowa w tym czasie, gdy poseł Braun zwracał na to uwagę, bo wykrzykiwała zdrada. No i naprawdę mam wątpliwości, czy ten, którego obsadzono w tej sytuacji w roli zdrajcy, rzeczywiście jest tym zdrajcą, czy nie jest na ulicy. Dobrze, że poruszyłeś ten wątek. Ja z kolei na swój temat przeczytałem ostatnio na portalu mediów narodowych, że oto jestem prorosyjskim youtuberem. Nikt się nie pokusił nawet o wspomnienie o emisji TV. To jest ten wątek ze Stanisławem Michalkiewiczem, o którym już wspomniałem, że oto Stanisław Michalkiewicz, znany prawicowy, uznany publicysta, opuścił wściekły rozmowę, nawet nie to, że nasze studio, tylko rozmowę, bo prorosyjski youtuber wyprowadził go z równowagi. No, nikt jednak nie wyjaśnił, skąd ten epitet. Ty też usłyszałeś, widziałem to na Twitterze, że twoja prorosyjska narracja była powodem konfliktu w redakcji. Kto w mediach narodowych wymyśla takie epitety i jakie są podstawy do ich używania? No tak usłyszałem. Usłyszałem nawet, że ktoś z mediów narodowych życzy mi sukcesów zawodowych, ale nie w dziennikarstwie. Ale naprawdę już nie chcę się na tym skupiać, dlatego że patrzę w przyszłość, zostawiam to, co za mną. Do lutego 2022 roku mogłem tam uprawiać dziennikarstwo i za to jestem wdzięczny. Powiem tak, te ostatnie 2 lata i to, co się działo w mediach, nam widzieliśmy doskonale to, co się działo. To znaczy eksperci, pewni naukowcy, była grupa naukowców, którzy mieli bana w mediach głównego nurtu. Nie chciano nawet z nimi dyskutować. Nie usiłowano jakoś uciekać się do jakiejś dyskusji na argumenty, tylko wprost mówiono, że to są szarlatani, ale co to się działo, nie wiem. Jeżeli tak łatwo obalić, przecież chyba łatwo jest obalić
poglądy, argumenty szarlatanów, to dlaczego nikt nimi nie dyskutował na te argumenty? Tego absolutnie nie rozumiem. I tak teraz ta debata jest taka pełna emocji na temat wojny na Ukrainie. I na przykład mówi się, że jeżeli my teraz tego Putina tam nie zniszczymy podczas tej wojny, to on nas zaatakuje, następnym krokiem będzie Polska. Ale jaka jest gwarancja tego, że on nas zaatakuje? Czy to nie są takie same mgliste przewidywania oparte tylko na emocjach i lęku, jak to, że jeżeli nie wprowadzimy lockdownu, to umrze tyle i tyle Polaków? No naprawdę nie chcę takiej debaty opartej na emocjach, chcę debatę opartą na faktach, bo nawet wracając do tego problemu pandemii, no to przecież było tak, że właśnie ta strona wykluczona z debaty w mediach głównego nurtu opierała się na oficjalnych danych, a druga opierała się na jakichś lękach, emocjach i zresztą teraz, gdy na chłodno już możemy na to spojrzeć, chociaż ktoś tam utrudnia spojrzenie na chłodno, mi się wydaje, dlatego że już w ogóle tego tematu nie poruszamy, to widzimy, kto bronił prawdy w tej sprawie.